To znów ja, Krzysztof Zen Energy. Dzisiaj omówimy sobie program dotacyjny, czyli agroenergię. Jak sama nazwa mówi, agroenergia jest skierowana do osób fizycznych, rolników prowadzących działalność rolniczą. To jest bardzo, bardzo istotne. Pozwolicie, że będę pisał, najważniejsze elementy będę Wam wypisywał, wypunktowywał tak, żeby to zostało gdzieś na tablicy. Mam taką ściągawkę tutaj, żeby było jasne, bo jest tak wiele tych punktów, dość istotnych z punktu widzenia jakby całej dotacji. Nie wiem, czy wszystkie ujmę w logiczną całość, tak żeby to po prostu miało ręce i nogi. Na pewno odsyłam Was też do strony programu Agroenergia. Tam też jest sporo odpowiedzi. Pewnie część się pokryje z tym, co ja mówię. Ale po kolei. Agroenergia. Rolnik wykonujący działalność rolniczą, czy osoba fizyczna wykonująca działalność rolniczą, z punktu widzenia prawa unijnego traktowana jest jako przedsiębiorca, tylko że specyficzny, bo przedsiębiorca rolny. I podobnie w tym programie, podobnie, no bo my jesteśmy w Unii, rolnik został sklasyfikowany. Czyli o tą ulgę może się ubiegać przedsiębiorca. Tu też jest wpisane do CIDG, tylko jego głównym PKD, czyli tą główną działalnością, musi być działalność związana z rolnictwem. Może to być chów zwierząt lub działalność w obszarze produkcji roślinnej lub działalność w tak zwanych działach specjalnych, czyli na przykład drób, na przykład sadownicy. Kwestia kolejna, dość istotna, to na samym wstępie. Nie ma wyłączenia co do wielkości instalacji, czyli tak naprawdę do 50 kW peak robimy jak normalne instalacje fotowoltaiczne, nie potrzeba żadnego audytu energetycznego, nie potrzeba zgód, pozwoleń itd., itd. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zrobić więcej niż 50 kW peak, wchodzimy w pełną procedurę, czyli projekt elektryczny, jeżeli będzie potrzebny projekt budowlany, odpowiednie przyłącze, koncesja i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc jeżeli ktoś ma możliwość zrobienia kilku instalacji, na przykład po 40 kW ma 3 liczniki, to niech tak robi na każdy licznik, bo tak naprawdę to jednym ograniczeniem jest to moc umowna, czyli jeżeli nie przekroczy, mamy na liczniku 60 kW mocy umownej, to robimy 50 kW instalację. To jest bardzo istotne, nie mamy tutaj maksymalnych kosztów przeliczeń na kilowat. Tutaj już wchodzimy w pewne obostrzenia. To jest bardzo istotne, dlatego że część osób myśli, no to zarobię. No, chwila. Instalacje do 50 kW, czyli mikroinstalacje, służą przede wszystkim temu, żeby obniżyć rachunek za energię elektryczną i tak naprawdę poprawić efektywność zarówno prowadzenia działalności, czyli kosztową, i energetyczną, no bo mniejsza emisja CO2 i gazów cieplarnianych itd., itd. Więc takie założenie jest, że jeżeli już ktoś korzysta z tej dotacji, to żeby przede wszystkim kierunkować w obszarze rolnictwa na zmniejszenie energii. Bardzo istotna rzecz. Dotacja. Czyli jeżeli instalacja kosztuje 100 tysięcy zł plus VAT, to VAT nie jest kosztem kwalifikowanym dla płatników VAT-u. Czyli ten, kto ma możliwość odliczenia tego VAT-u, niestety nie, dotacja nie obejmie. Natomiast jeśli to jest osoba fizyczna, rolnik, który ma 10, nie wiem, krówek lub świnek, nie płaci tego podatku VAT, to dla niego cały koszt, czyli te 120, załóżmy 3000 zł, będzie kosztem kwalifikowanym i od tego będzie liczona dotacja. To jest bardzo, bardzo istotne, proszę o tym pamiętać. Inną formą wsparcia pożyczka, nawet 100% wartości. Minimalna wartość pożyczki to jest 100 tysięcy złotych. Pożyczka jest oprocentowana 3-miesięczny WIBOR plus 0,5%,
jednak minimum 2%. Każdy rolnik, zgodnie z przepisami unijnymi, może skorzystać z pomocy de minimis. W gospodarstwie rolnym, czy tak, dla producenta rolnego jest to 20 tysięcy euro na 3 lata, czyli około 85 tysięcy złotych. I to jest bardzo istotne. Jeżeli by się okazało, że rolnik, ja wiem, skorzystał z programu jakiegoś, nie wiem, na dotację, kupił jakąś maszynę, albo z jakiegoś wsparcia suszowego, na przykład w 2018 to było 15 tysięcy złotych, w 2017 było to 20 tysięcy złotych, czyli skorzystał już z pomocy na poziomie 35 tysięcy złotych. Czyli pozostanie mu tak naprawdę tej dotacji 50 tysięcy złotych. Jeżeli na przykład byłaby to instalacja za 200 tysięcy plus VAT, według dotacji wychodzi, według kwoty zakupu i tych parametrów, to jest 80% dotacji by przysługiwało, ale realnie dostanie tylko 50. Więc proszę też o tym pamiętać, bo to jest czynnik, żeby nie było niemiłego zaskoczenia. Myślę, że osoba, która będzie przygotowywać ten wniosek, mając dobry interes klienta, pewnie poinformuje o tym, no bo to jest jako czynnik dość istotny. Tylko nowe instalacje. Instalacja nie powinna, oczywiście prace związane z montażem nie powinny być rozpoczęte przed dniem, przed złożeniem wniosku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tylko nowe instalacje. Czyli nie ma możliwości sfinansowania używanych, tak samo jak nie ma możliwości sfinansowania rozbudowy. Jeżeli już była instalacja wykonana, no sorry, z tej formy klient nie będzie mógł skorzystać. Nie ma tej rejonizacji. Co w związku z tym? Ano chodzi przede wszystkim o to, że przykładowo możemy mieszkać w gminie X, instalacja może być robiona w gminie Y lub nawet może być robiona w innym województwie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest tego typu. We wniosku mogą być na przykład robione, że nie przekracza 50 kW, mogą być na przykład dwie, trzy mniejsze instalacje ujęte w jednym wniosku, co powoduje, że tak naprawdę jedną dotacją możemy kilka tematów inwestycyjnych załatwić. I tu podkreślam jedną rzecz, nie można łączyć tego z ulgą w podatku rolnym. Albo dotacja, albo ulga w podatku. To jest też kluczowe. O ile dobrze pamiętam, wymóg jest taki, że minimum 25% wyprodukowanej energii musi być skonsumowane na potrzeby gospodarstwa. Więc też jest dobrze, żeby nie było takiej sytuacji, że rolnik myśli, ok, to mam zużycie 10 tysięcy kWh, zrobię instalację, załóżmy, no powinien zrobić, załóżmy tam 15 kW dla bezpiecznika. Ale nie zrobię to, nie 15, zrobię, dają do 50 kW, robię 50 kW. Bez sensu. Bo tak naprawdę ta energia będzie wpuszczana, bo trzeba zobaczyć, bo jakby energetyka tego się ustosunkowała, za jakie te pieniądze byłoby odkupowane, ale myślę, że nie więcej jak 230 zł za 250 zł za megawattogodzinę, to wiadomo, każdy zakład energetyczny ma swoje stawki. Ja tylko sugeruję po prostu, że mikroinstalacje nie są nastawione na sprzedaż energii, znaczy właściwie na wyżej do sieci. Jeżeli chcemy zarabiać, to robimy instalacje powyżej 50 kW, przy czym od razu mówię, że czy zrobienie instalacji 50, czy 150, czy 550 kW, koszty jednostkowe przeliczenia na kilowat, im większa instalacja, tym będą bardziej spadać. I tak naprawdę trzeba do tego zdroworozsądkowo podejść, żeby się nie okazało, że przygotowanie dokumentacji to jest kilkanaście, właściwie kilkadziesiąt tysięcy złotych i okres zwrotu późniejszy, zmieniający cenę sprzedaży, będzie nie 10-12, tylko 20 lat. Więc to uczulam, żeby się nie zapędzać. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać
wniosek sam w sobie jest w miarę prosty, natomiast wypełnienie tych wszystkich załączników, zebranie wszystkich zaświadczeń, no może trochę trwać. Jeżeli, powiem prosto, jeżeli ktoś ma jakieś zaległości podatkowe, najpierw niech je ureguluje, bo niestety nie ma takiej możliwości, żeby będąc płatnikiem VAT, mieć zapłacony VAT w Urzędzie Skarbowym, potrzebne zaświadczenie, że nie zalegamy w podatkach. Więc uczula, cały czas uczula. Procedura to jest coś, co może z jednej strony zachęcić i zniechęcić. Zgodnie z wymaganymi załącznikami do wniosku, jeżeli to wszystko złożymy, tak naprawdę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska daje sobie 87 dni robocze, no bo wiadomo, uzupełnienie braków, wymiana wiadomości i tak dalej, później oczywiście zaakceptowanie warunków, oferty, uchwały w środku jakby samego NFOŚ-a, podpisanie umowy i tak dalej, i tak dalej. 4,5 miesięcy. Więc to jest dość istotne, żeby wziąć to pod uwagę i też nie ma żadnych gwarancji, że jak poskładamy wszystkie dokumenty, to że otrzymamy tę dotację, żeby to było jasne. Zachęcam do przestudiowania regulaminu i załączników tego programu. Myślę, że przy instalacjach 10-20 kW, nie wiem, czy jest osobiście, jest moja opinia taka totalnie subiektywna, czy jestem starać się o dotację, bo jeżeli mogę tą samą że tak powiem, dotacją załatwić ulgę w podatku rolnym, a myślę, że przedsiębiorca rolny w znakomitej większości ci więksi rolnicy płacą podatku rolnego nie 500 zł, nie 1000, tylko płacą znacząco więcej. Więc może się okazać, że lepiej skorzystać z ulgi w podatku rolnym, niż przechodzić całą procedurę. Dwa, przedsiębiorca, który ma taryfę C, może się okazać, że im szybciej uruchomi tą instalację, tym szybciej realne będzie miał korzyści, no bo jeżeli mam prąd, a taryfy C przeważnie już teraz mają prąd około 90 groszy, nawet złotówkę i delikatnie ponad złotówkę, to może się okazać, że to, co skonsumuje w pierwszej kolejności, daje im wymierne korzyści tu i teraz. A jak policzymy te 4-5 miesięcy, może się okazać, że wchodzimy w kwoty liczone w tysiącach. Więc każdemu pozostawiam to do indywidualnej oceny, natomiast uważam, że jeżeli ktoś chce robić dużo większą instalację, ma czas i chce poczekać, warto z tego skorzystać. Nabór jest do 20 grudnia tego roku. Z informacji, jakie są w internecie, ma być to nabór ciągły, dlatego że tutaj tak naprawdę program już wystartował bodajże w sierpniu tego roku, ale jeszcze nikomu nie przyznano dotacji. Więc tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak ten program idzie, czy idzie i jakie jego będą efekty. Myślę, że trzeba, tak jak wspomniałem, poczekać jeszcze 2-3 miesiące, będziemy mieli pierwsze sygnały tak naprawdę, jak fundusz obsługuje i czy obsługuje te wnioski. No cóż, dziękuję za uwagę. Zachęcam do polubienia naszych mediów społecznościowych. Oczywiście udostępniajcie, polecajcie nasze media społecznościowe. My na bieżąco będziemy wrzucać tam wszystkie informacje, które pojawiają się i dotyczą rynku energii odnawialnej. Natomiast kwestia jest też tego typu. Zachęcamy do korzystania z naszych ofert, sprawdzania naszej oferty. I cóż, dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!